Gościem festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci jest Krzysztof Kosior, prawnuk rotmistrza Witolda Pileckiego. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry. Zazwyczaj do tej pory pani Zofia Pilecka, czyli pana babcia, była tutaj naszym gościem. Świetnie się sprawdzała jakby w tym promowaniu postaci swojego ojca, opowiadaniu tej historii. Widzę, że pałeczka rodzinna została przekazana dalej. No ja się staram tam, gdzie mogę to pojawiać i no jestem tutaj dzisiaj troszkę w zastępstwie babci, ponieważ ze względów zdrowotnych w naszej rodzinie tam dziadek ma problemy, tak że babcia po prostu nie mogła przyjechać do państwa. Natomiast, no tak jak mówię, no pojawiam się tam, gdzie mogę, aczkolwiek babci nie zastąpią. Jak trzeba rozmawiać o rotmistrzu Witoldzie Pileckim? Jaką prawdę o nim przekazywać? Cóż, to chyba bardzo, tak powiem, oczywiście, ale prawdziwą prawdę, tak? To znaczy, ja się bardzo cieszę, że tę historię udało się nareszcie z zapomnienia wydobyć. No to jest jakaś misja dziejowa mojej babci, mojego dziadka wujecznego, żeby tą pamięć w tych czasach, kiedy nie można było mówić, przechować i nareszcie mamy ten czas, kiedy możemy mówić otwarcie. Także no myślę, że trzeba mówić przede wszystkim prawdziwie, ale też nowocześnie, do młodych ludzi. No to jest festiwal taki, gdzie sporo myślę, że jest młodych osób, które się pojawiają, które oglądają te filmy, którzy kręcą te filmy, tak, bo jest też ta edycja dla najmłodszych. Także no, po prostu trzeba trafiać do tego najmłodszego pokolenia i myślę, że dzięki takim inicjatywom się to udaje. Szkoły imienia Witolda Pileckiego to taka idea pani Zofii, którą ona niesie przez życie i zaraża tym kolejne szkoły, kolejnych uczniów. Ile tych szkół już jest i pan to uznaje jako takie żywe pomniki? Tak, to jest rodzaj żywego pomnika te szkoły. Ich jest w tej chwili chyba 38, jeżeli się nie mylę. Zbliżamy się do 40. No, najstarsza ma już ponad 20 lat, także już to trochę trwa. I rzeczywiście jest to żywy pomnik, to znaczy, no jakby, myślę, że ciekawszy nawet pomnik niż taki spiżowy, zwykły pomnik, tak? Bo to jest rzeczywiście coś, co ci młodzi ludzie więcej się dowiadują, tak? Będąc w takiej szkole tego imienia, patrzą, co to za patron, a może coś tam się... Tak jakby myślę, że nawet ci najmłodsi się czegoś dowiadują, a ci, którzy uczestniczyli w nadawaniu tego imienia, no to w ogóle jakby są już obcykani, tak? Że czasami trudno ich zagnieć na tej historii, tak? Jakby bardzo dobrze znają postać i myślę, że to jest na tyle piękny życiorys jednak Witolda, że on rzeczywiście przedstawia trochę te losy nasze w XX wieku, od różnej bardzo strony, od wschodu i od zachodu, że tak powiem, pokazuje to, co się w naszym kraju działo. I warto ten życiorys poznawać, ja też go poznaję go z każdym rokiem coraz więcej książek wychodzi na ten temat, także pewne historie znam z rodziny, ale dużo się też dowiaduję z zewnątrz i to jest dla mnie też. Narodowy Bank Polski wypuścił monetę z wizerunkiem Witolda Pileckiego, zaprezentowaliśmy ją tutaj na festiwalu. Jak w pana rodzinie takie przejawy jakby fascynacji Witoldem są odbierane? No, jest tam bardzo miło, że zechciano taką monetę wybić. Cóż mogę powiedzieć więcej? No to jest coś, co rzeczywiście zostanie, tak, namacalnie w rękach. Może pieniądz sam jako taki nie jest mi jakoś szczególnie bliski w sensie z kolekcjonowania monet, natomiast to fajnie, ja się cieszę, tak? Na pewno mogę powiedzieć, że ja się cieszę, że taka moneta jest. Dziękuję bardzo. Krzysztof Kosior, prawnuk rotmistrza Witolda Pileckiego, jest gościem festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Dziękuję bardzo.